Liczba 2 do 40 razy 4 do 20 jest równa. Żeby obliczyć ten iloczyn, musimy sobie przypomnieć podstawowe informacje z działań na potęgach. Przede wszystkim, że w potędze ta liczba na dole nazywa się podstawą, a ta liczba na górze nazywa się wykładnikiem. No i teraz, żebyśmy mogli obliczyć nasz iloczyn, to będziemy musieli go sprowadzić do jednej podstawy, do potęgi, do jednej potęgi o podstawie albo 4, albo 8. Żebyśmy mogli to zrobić, to na początku skorzystamy ze wzoru, który mówi, że jeżeli mamy potęgę o podstawie a i wykładniku m i wszystko podniesiemy jeszcze raz do potęgi n tej, to otrzymamy w rezultacie potęgę o podstawie a i wykładniku m razy n. Czyli na początku nasz iloczyn przekształcamy tak, że zamieniamy pierwszy wykładnik, czyli wykładnik 40, na po prostu na iloczyn 2 razy 20. No i teraz odpalamy ten nasz wzór z ramki i zamieniamy wyrażenie 2 do drugiej do 20 na 2 do drugiej w nawiasie do 20 i w rezultacie otrzymujemy po prostu, że jest to równe 4 do 20 razy 4 do 20. Teraz musimy sobie przypomnieć wzór na mnożenie potęg o tej samej podstawie. No i wygląda on w następujący sposób. Po prostu otrzymujemy w rezultacie potęgę o tej samej podstawie i wykładniku będącym sumą wykładników, czyli w naszym przypadku, w naszym iloczynie otrzymamy w rezultacie 4 do potęgi 20 plus 20, czyli 4 do 40. Zatem odpowiedzią do zadania 21 jest odpowiedź A. Z rozwiązania tego zadania na pewno warto zapamiętać podstawowe własności działań na potęgach. No, one nie są takie trudne do zapamiętania, można w szczególności je sobie zawsze przypomnieć łatwo i wyprowadzić. Na przykład nasz drugi wzór a do m tej razy a do n tej, że to się równa a do potęgi m plus n, można zilustrować na prostym przykładzie. Na przykład, jeżeli mamy iloczyn 3 do 5 razy 3 do 7, no to według wzoru to będzie równe 3 do potęgi 5 plus 7, czyli do potęgi 12. No ale jak to zrobić tak czysto logicznie, nie korzystając ze wzoru? No oczywiście bardzo prosto, po prostu zamieniamy sobie 3 do 5 na iloczyn 5 trójek, a 3 do 7 na iloczyn 7 trójek. W rezultacie widzimy, że mamy iloczyn tak naprawdę 12 trójek, czyli iloczyn naszych potęg to po prostu 3 do 12. Tak samo można zrobić z każdym innym iloczynem tego typu. Po prostu sobie rozpisać i zobaczyć, ile to po prostu będzie.